Mamy bardzo, bardzo dużo atrakcji. Słychać już z tyłu, gwiazdą wieczoru jest Zosia Karbowiak, więc będzie miała takie trzy krótkie recitale. Oprócz tego jest DJ-ka, która będzie nam grała do tańca, bo to jest jednak wieczór taneczny. Poza tym będziemy losowali 30 fajnych nagród. Każdy senior losuje przy wejściu nagrodę, potem będziemy rozlosowywać te nagrody. Główną nagrodą to jest tygodniowy pobyt w ośrodku wczasowym w Ustroniu Morskim. To pani Walentyna Trybocka-Awaturu ufundowała taką nagrodę, ale też na przykład Uzdrowisko Kołobrzeg ufundowało dwa weekendowe pobyty dla dwóch osób. Więc mamy naprawdę w czym wybierać i myślę, że seniorzy będą zadowoleni. Zaprosiliśmy 200 seniorów, jeszcze nie wszyscy przyszli, bo widzimy to po losach, ale myślę, że dojdą. I czy takie inicjatywy są potrzebne w Koszalinie i w regionie? Oczywiście, że takie inicjatywy są wręcz moim zdaniem niezbędne, bo można albo mówić o polityce senioralnej, albo ją tworzyć. A takie bale są elementem polityki senioralnej dla tych z Państwa, którzy jeszcze się świetnie czują, którzy chcą się jeszcze bawić. Natomiast jest to jeden z elementów tej polityki. Scenariusz mamy bardzo podobny, natomiast rzeczywiście gwiazdą wieczoru jest Zosia Karbowiak, w zeszłym roku jej nie udało się pozyskać, no i jesteśmy bardzo zadowoleni, że będzie dla nas śpiewała, już zresztą śpiewa, no i będzie piękny tort, którym będzie pan wiceprezydent Kasprzyk częstował wszystkich gości, a oprócz tego jest naprawdę bardzo fajne menu przygotowane przez Varieté Muza. Szanowni Państwo, podzielę się z Wami takim wspomnieniem, bo dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy Basia, powiem tak, się znamy od wielu lat, Basia Wygorcewicz przyszła do mnie z tym pomysłem, żeby zorganizować taki bal, żeby zorganizować właśnie bal seniora. Zgodziłem się od razu, zgodziłem się pomóc jej oczywiście w tej organizacji, bo sobie przypomniałem takie wydarzenie. Mianowicie razem z prezydentem Piotrem Jeglińskim otwieraliśmy klub seniora przy jednej z rady siedli. I tam oczywiście są przemówienia, mówi jeden, mówi drugi, mówi trzeci, czwarty. I ten wychodzi taka starsza pani przed szereg i mówi: dobra, dobra, powiedzcie, kiedy będą tańce. I to był taki najlepszy sygnał i dowód na to, że taka impreza jest bardzo, bardzo potrzebna. I cieszę się bardzo i dziękuję Basi, że tą imprezę organizuje. Nauczyliśmy się bardzo często, bardzo szybko różne rzeczy oceniać, a zapominamy dziękować ludziom, którzy różne rzeczy świetnie organizują. Ja pozwoliłem sobie Basiu przyjść tutaj z kwiatami i tak naprawdę myślę, że w imieniu wszystkich zgromadzonych wręczyć Tobie te kwiaty, tylko i wyłącznie dlatego, że byłeś pomysłodawcą, inicjatorką tego balu i ja jestem też przekonany, że ten bal będzie trwał, dopóki Tobie sił starczy, a już Basiu, przyjmij proszę te kwiaty.